się nikomu nie przyda. Cuchnie jak pupa niemowlaka. Masz coś do jedzenia? Nie. Za ile udało ci się sprzedać? Za 3 złote. Ej, bo wywietrzeję. Urządziłeś wyprzedaż? Nic nie umknie twojej uwadze. Wszystkie pieniądze pójdą na szczytny cel. Dziecko w potrzebie. O, Karolku, to są najlepsze perfumy mamy. Tyle tego ma na toaletce, że nawet nie zauważy. Sprzedam za 2 dychy. Dam 15. Zgoda. To rakieta tenisowa taty. O, przestań marudzić, bo i ciebie sprzedam. Pomarańcze, świeże, słodkie pomarańcze. Kto da worek kasy za tego herlawego prostaka? Potrafi szorować podłogi, paść świnie i żywi się samym błotem. Eureka! To jest to! Damianku, chciałbyś sobie dorobić? Jak? Sprzedałbym cię na służbę. Dam ci za to 10 zł. Tylko tyle? No dobra, 10 zł dziennie. W weekend zarobisz 20 zł. To by wspomogło mój plan oszczędnościowy. No dobrze, zgadzam się. Super! Siadaj na murko i wyglądaj służalczo. Słuchajcie, który z was chce mieć własnego służącego na weekend? Oddam go za 15 zł dziennie albo po znajomości za 30 zł za 2 dni. A co on robi? Wszystko, co każesz. To służący. To mi pasuje. Dobrze mieć kogoś, kto zrobi wszystko, co mu każe. Dlaczego dostanę tylko 20 zł, skoro Olo zapłacił ci 30? A moje koszty? Teraz idź ze swoim nowym panem. Niepojęte! Jak odejmę na podatek i VAT, będę miał kupę forsy! Ja to mam łeb! Witaj, królu Karolu, w największej na świecie sieci supermarketów! Do domu? Karolku, nie widziałeś przypadkiem moich perfum? Nie, to znaczy jakich perfum? Myślałem, że nie zauważy. A gdzie Damianek? Nie ma go w pokoju. Sprzedałem go. Jak mam rozumieć to, sprzedałem go? Sprzedałem wszystko, czego już nie chcę, albo co nie jest mi potrzebne, i sprzedałem brata Olowi. Więc dobrze ci radzę, natychmiast leć do Ola i odkup Damianka. Jesteś koszmarny. Ale ja nie chcę, żeby on wrócił. Karol, natychmiast idź odkupić swojego brata. Próbowałem wszystkiego, ale za każdym razem, gdy wymyśliłem kapitalny plan, wpadałem w tarapaty. Właśnie przez ciebie. Ale ja naprawdę nie miałem z tym nic wspólnego. Oczywiście, że miałeś. Urodziłeś się. I to ma być moja wina? Czemu ja w ogóle z tobą rozmawiam? Wynoszę się stąd! Nie, Karolku, nie możesz zostawić mnie tu samego! Właśnie, że mogę! Wydrążę sobie drogę ucieczki! Och, głupia łyżka! Dobra, dość tego! Musi się udać. Karolku, nie możesz mnie tu... Jesteś naprawdę podły. Nie jestem. Ja po prostu cię nie lubię. To nieprawda. Przecież mnie uratowałeś. Uratowałem? Kiedy? Jak byłem mały. Idź precz!
Nie bądź koszmarny, Karolku. Przez ciebie Damianek znowu płacze. Ostrzegałam cię. Nie mam, Dziu. Patrz, zły piesek. Uratowałeś mnie. Jesteś bohaterem. Nigdy cię nie ratowałem. Przepłoszyłem tego psa, bo chciał zjeść pana zabija. Krzyczałem na niego, by bronić pana zabija. Nie ciebie. To nieprawda. Ty uratowałeś mnie. Nie obeszłoby mnie nawet, gdyby ten pies odgryzł ci nogi i nos. Nie obeszłoby mnie. Króliczek! Nie! Miten menee? Vipinä, Hampu! Ryömi torveen! No okei. Tulepas, pikku Hampu Pampu. Niin reipas, pikku hamsteri. Pikku Hampu, pikku Hampu. Ystävä, ystävä. Henri, mitä sinä teet? En mitään. Voi pikku pöllö, pikkujen pöllö. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Hampu oli ilkeä pöllölle. Eipäks ollut? Pane Hampu heti häkkiin, Henri. Sinulla ei ole nyt aikaa leikkiä. Katso nyt huonettasi. Siellä on tavallistakin pahempi sotku. Siivoa se myöhemmin. Tyhjennä nyt ensin kaikki roskakorit. No niin, Hampu, takaisin häkkiin. Kun minä olen kuningas, vain vanhemmat saa siivoa. Äiti on kyllä varmasti tarkoittanut tuota. Minä kerron äidille, ei sinun ole pakko. Äiti! Mänti! Äiti! Henri! Niin? Joko tyhjensit kaikki roskakorit? Joo. Saanko nyt mennä Raimon luo? Voi, sinähän olet vasta aloittanut. Mene auttamaan isää autonpesussa. Todo che sinulle! Karolku! Henri Pratsan kohta, muista pestä ikkunat myös. Mitä? Siellä menee ikuisuus! Dziękuję, chłopcy. Daliście mi powód, dla którego szkolny sklepik należy objąć szczególną kontrolą. Wszyscy znacie Gretę ze stołówki. Od dziś odpowiada za sklepik. Będzie pilnowała porządku i sprawdzała wasze pudełka śniadaniowe, żeby mieć pewność, że wszystko zjadacie. Cicho! Wracać na swoje miejsca, otwierać pudełka śniadaniowe i jeść! Nie pozwolę, żeby ta demoniczna kuchara popsuła mi zabawę.
już nie jest. Konfiskuję. Zeżarła moją babeczkę. Tak, lubię. Słodycze zakazane. Ach, wielkie świństwo. Ona nie ma prawa nam wyjadać. Jak temu zaradzić? Jutro też jest dzień. Oddaj swoje słodycze. Pająk z galarety. Tutaj przynajmniej ta żarłoczna Greta nie wejdzie. Słodycze? Żadne z was nie ma słodyczy? Jeżeli mi nie powiesz, gdzie wredna Wandzia ukryła swoje słodycze, wrócisz na obiady do szkolnej stołówki. A ostatnio dostarczają nam sam tłuszcz i żyły. Jestem dumna z mojego małego sportowca. Na pewno znowu wygrasz puchar za bieg z jajkiem. Przeżyjesz. Czuję, że nie będę mógł pójść dzisiaj do szkoły. Straszliwie boli mnie brzuch. Chyba będziemy musieli pojechać do szpitala. A, to pech. Oby nie musieli cię operować. Operacja? Karolku, dobrze wiemy, że nic ci nie dolega. Robisz wszystko, żeby nie iść na dzień sportu. Nie przejmuj się. To, że we wszystkim jesteś najgorszy, nie ma znaczenia. I nie kombinuj, żeby cię odesłali do domu, jak w zeszłym roku. Pan Namiocik mówi, wcale nie liczy się wygrana, tylko klasa zawodników. Karolku, Karolku, uspokój się! Proszę, Damianku, jajka do wyścigu są gotowe, a teraz uczeszemy się. Musisz ładnie wyglądać, jak będziesz odbierał nagrodę. Genialne! Słodycze ci zaszkodzą. Trenowałem do biegu na 400 metrów i tata przez miesiąc zabronił mi je jeść. Miesiąc bez słodyczy? To niewykonalne. Chyba, że masz silną wolę. Tak. Guma rozpuszczalna to delicje. Guma rozpuszczalna? Moja ulubiona. Nie skusisz się na jedną? Zajmijcie pozycje startowe do biegu na trzy nogi. Zaraz zacznie się ten bieg. Gdzie jest twój partner? Wandziu, będziesz partnerką Karolka. Co? Pospieszcie się, zaraz zaczynacie.
Dziś masz się pilnować, nie żartuję. Nie chcę, żeby rodzice Nina dzwonili do mnie, żebym przyjechał po ciebie. Buongiorno! Jestem Karolek. Mieszka Nino? Tak jest! Siad, chłopcy, siad! Ho, ho, nie bój się naszych dziecinek! Nino! Twoja mała przyjaciółka! O, na nią też nie zwracaj uwagi! Rozgrzewa się przed comiesięcznym operowym karaoke! Cześć, Karolku! O, olej ich. Wydaje im się, że są cool. Twoi rodzice są naprawdę głośni. Tak, nazywają to wyrażaniem siebie. Spać? O której mi się chce. Sam ustalam zasady. Fajnie, co? Jasne, ty masz farta. Tak, z tym, że łamanie własnych zasad nie daje radości. O, poznaj moją młodszą siostrę, Stellę. Kocham cię, Karolku. Jesteś pierwszym gościem, który będzie u mnie nocował, więc co będziemy robić? Zróbmy najazd na kuchnię. O, brzmi nieźle. To od czego zaczniemy? Gdzie twoja mama chowa ciasteczka? Tutaj, łap! Dzięki, ale nie tak wygląda prawdziwy najazd. O, chcesz, żebym je gdzieś schował? Rigoletto, oddaj zaraz. Och, wybacz mi, Karolku. Może później. Czegoś innego. O nie! Widzę go! Ogromnego ptaka! Klątwę tragedii! To znak, że już po tobie. Wcale, że nie po mnie. Już po mnie! O, nie chcę umierać! Ale gdybyś oddał komuś złoty drobiazg, klątwa przeszłaby na niego. Myślę, że mógłbym zaryzykować. Wiem, że ty zrobiłbyś dla mnie to samo. Karolku, jesteś najlepszym bratem na świecie. Jak po maśle! Przyszła Wandzia, najjaśniejszy panie. Nie mogę doczekać się jutra. Jeżeli na chwilę masz drobiazg, chcę go zobaczyć teraz. Słyszysz? Damianku, zjem chrupki, czekoladę i na dokładkę czekoladę. Służę panu. Mój starszy brat jest taki dzielny. Dobra, dobra, znam go. Więc gdzie on jest? O, jest przepiękny! Chcę go! Nic z tego! Złoty drobiazg jest dla mnie wszystkim. Za nic bym go nie oddał. Dam ci pistolet na wodę. X-76? Jasne! Nowiutki? Pudełku. Stoi! Jutro? W szkole? Przynieś! Jutro będzie mój dobry dzień! Piękne.
Naprawdę myślałaś, że oddam ci złoty drobiazg za nędzny pistolet na wodę? Oczekuję lepszej propozycji. W poniedziałek przynieś swoje najlepsze fanty, a ja zobaczę, czy któryś mi się nada.